łapie, gryzie i tam naprawdę wkłada ten nóż w gardło na koniec, właśnie tuż przed porodem. Także to jest jakby ta jedna strona, ale z drugiej strony ja też mam takie wrażenie, że one czasami, znaczy, że to nie jest tylko pokazanie, jak to będzie wyglądało w damskim wydaniu, damski bokser, tak, damska bokserka, tylko że one po prostu często nie mają wyjścia, tak? Jakby, czy tam w swojej świadomości wydaje im się, czy jakby rozmawiają też o tym, że to jest w zasadzie jedyna możliwość na wygraną. Czyli trochę gra z konwencją, a trochę bardzo serio potraktowanie wielu tematów, jak na przykład walka z właśnie deweloperem, który spalił jedną z tam kobiet walczących w obronie lokatorów, prawda? No nie miały wyjścia. No, tak, jest to historia, nie wymyślałam niestety. Znaczy podwaliłam tej książki, znaczy to właściwie były dwa takie powody. Pierwszy to była śmierć mojego dziadka i ta książka, mimo tego fragmentu, który wysłuchaliśmy, napisanego takim językiem bardzo, powiedziałabym, żywym, tak naprawdę według mnie jest to książka o śmierci i niemożności pogodzenia się z nią, ponieważ większość tych bohaterek dotknęła ona, gdzieś zastukała bardzo blisko i tym bohaterkom odebrała miłości i życia. Kolejna bohaterka wybiera śmierć jako jedyne rozwiązanie swojej sytuacji, swojej nieuleczalnej choroby, co też oczywiście jest aktem desperacji. Natomiast po śmierci mojego dziadka ja miałam takie w sobie pokłady wściekłości, ale też frustracji, skierowanej mniej więcej tylko do śmierci, która mi się od razu jakoś spersonifikowała. I oczywiście być może część z Państwa zna to uczucie, kiedy jest zupełna bezsilność i sami widzimy się gdzieś z zewnątrz i widzimy też, że nasza złość czy frustracja jest po prostu bezsensowna. Znaczy po pierwsze nie mamy jej gdzie skierować, po drugie nawet jakbyśmy skierowali, no to przepraszam bardzo, ale jeszcze petycji w związku z odwołaniem śmierci nikt nie wymyślił, nie wiadomo gdzie można by ją potem skierować. Więc musiałam dać sobie taką możliwość też jakby uzewnętrznienia takiej niemocy, no i, a z niemocy się rodzi frustracja właśnie. I stąd część tych bohaterek również ma takie właśnie doświadczenie śmierci, ponieważ chciałam je zbliżyć do nich, a nie siebie do nich. I myślę, że to poczucie frustracji oczywiście wśród ludzi kulturalnych, którzy wiedzą, jak sobie z tym radzić, bo jak się za bardzo źle czują ze swoją agresją w środku, to pójdą na siłownię albo na terapię. Natomiast czasami jest taki moment, w którym nawet ci, którzy wiedzą, co z tym zrobić, nie za bardzo mają możliwość, czy wręcz wyjście. I to była jedna taka idea, bo jakby bardzo nawet, a czemu powiem, że autoterapeutyczna, ale mam na szczęście taką możliwość, że mogę pisać książki i sobie coś tam poprzerabić. Albo się przynajmniej wyżyć. Natomiast druga ścieżka to była ta, o której zaczęłaś mówić, to znaczy pewnego rodzaju niemocy, która wynika też z takiego mojego doświadczenia działania społecznego z ludźmi, którzy tknęły różnego rodzaju problemy. W mojej fundacji mamy m.in. bezpłatne porady prawne. I chociaż nie ja ich udzielam, bo nie jestem prawniczką, to wiem mniej więcej, jakiego rodzaju tam są problemy i często zgłaszają się do nas osoby, które mają te problemy już tak zaawansowane i jako problemy, i jako sposoby na poradzenie sobie z nimi, że właściwie ręce opadają. Są to często sytuacje, gdzie właściwie już wszystkie te oficjalne ścieżki sądowo-prawnicze, policyjne zostały wykorzystane, a to się nadal dzieje, nadal jest na przykład przemoc, nadal jest, nie wiem, płacenie alimentów, nadal są jakieś szykany, groźby i tak dalej. Bardzo poważne sytuacje, które zagrażają w przypadku mojej fundacji nie tylko kobietom, ale również dzieciom. Wśród prawników, prawniczek to głównie samotne mamy na różnym etapie kontaktów z ojcem dzieci. Więc czasem są to takie historie, gdzie po pierwsze ręce opadają, też dlatego, że po to się działa społecznie, żeby pomóc. Jeżeli już ma się takie poczucie, że się naprawdę nie ma możliwości pomóc, bo no, nasze też sposoby gdzieś poradzenia sobie z problemami tych osób, które się do nas zgłaszają, są ograniczone. To jest darmowa prawniczka, psycholożka, warsztaty, nie wiem, pismo oficjalne z pieczątką, które czasem magicznie
działa gdzieś tam w sądzie, czy nie wiem, w opiece społecznej. No ale pisma do, nie wiem, pana, który stosuje przemoc, to raczej tak chyba, myślę, że mogłoby tego nie wzruszyć za bardzo. A na przykład ta przemoc jest stosowana, nie wiem, przez 10 lat więcej. I wtedy jest taki moment, że przychodzi poczucie oczywiście takiej właśnie niemożności pomocy, z tego się rodzi frustracja, bo właśnie nie po to się tam jest w tej fundacji, żeby mówić, no tak, no współczuję pani, no niestety nic się nie da zrobić. Ciepła, bezpieczna dla tych osób, które potrzebują pomocy, i w pewnym sensie sprawdziło się to przynajmniej po tym po tych komunikatach zwrotnych, reakcjach na książkę, którą mam ze strony kobiet. Teraz też mam takie pytanie o mężczyzn w tej książce, bo oni się tam pojawiają. Jest ich dokładnie chyba czterech, o ile pamiętam, albo trzech panów. Nie żyły. Z czego dwóch nie żyły, tak, ale bardzo, tak, nie żyły, to prawda, ale bardzo silnie obecnych, bo jedna z bohaterek powiedziałabym, że nawet odniosłam takie wrażenie, że ona, że tak powiem, nie do końca w swoim imieniu te wendety wszystkie wystosowuje, prawda, tylko miała bliskiego jej człowieka, ojca i dziecka, który zginął w walce dokładnie. No i teraz jakby przejmuje jego funkcję w sposób jako naturalny, kontynuuje jego rozpoczęte dzieło, prawda? Tak to wygląda. No i ci mężczyźni, dwaj nie żyją, trzej gdzieś tam się pojawiają, ale chciałabym, żeby Państwo mieli też taką świadomość, że chociaż tutaj to, o czym teraz do tej pory rozmawiamy, brzmi bardzo feministycznie. I rozumiem, kiedy zadałam Ci pytanie, Sylwia, czy jesteś feministką? To będzie to retoryczne pytanie. To będzie to retoryczne pytanie, sami Państwo słyszycie. Więc tak, Sylwia jest feministką, gdzie się czuje, czuje i jest właściwie od pierwszego do ostatniego dnia tej książki. Fajne jest to, że dla mnie to jest gdzieś bardzo mądry feminizm, jeżeli w ogóle istnieje tak, może nie, być taki jest podział. Tak, więc jest to mądry feminizm, tym bardziej, że ta rola mężczyzn, oni oczywiście są tacy troszkę gdzieś schowani, ci żyjący zwłaszcza. Na pierwszy plan zdecydowanie wychodzą kobiety tutaj, ale mężczyźni także współdziałają pięknie z kobietami, to znaczy jest tak, że te role się jakoś tam nawzajem dopełniają, prawda? Pomagają sobie, są w stanie, absolutnie potrafią zjednoczyć się we wspólnej sprawie i po prostu robić coś wspólnie. To jest dla mnie gdzieś bardzo optymistyczna wizja. Jest optymizm w tej książce, to fakt. Jeszcze mam nadzieję, nie podany. To oczywiście zupełnie inaczej brzmi, ale ja, znaczy to wchodzimy na zupełnie inne tory. Natomiast ja pisząc książkę poznałam dwie dziewczyny, które straciły tak zwanych ojców swoich dzieci, tak, bo nie byli to oficjalnie mężowie. Straciły w bardzo tragiczny sposób. Jeden z nich zginął w wypadku samochodowym, drugi zginął w górach, był himalajską. I poznałam te dziewczyny, do których doskonale pasuje sformułowanie wesoła wdówka, w takim sensie, że to są najśmieszniejsze dziewczyny, które poznałam. Co jeszcze bardziej, jakby mnie, taki miałam dysonans poznawczy między tym, czego oczekiwałam od nich, a tym, co od nich dostałam. Ale rozmawiałam z nimi również o tej takiej trudnej roli właśnie zawieszenia, bycia wdową, nie wdową. To znaczy formalnie nie, ale uczuciowo, psychologicznie jak najbardziej. To był pierwszy mój pomysł, żeby te wdowy właśnie takie nieoczywiste do tej powieści włączyć. Wdowy kojarzą nam się, nie wiem, z powstaniem styczniowym, drewnianymi sukienkami oraz wielkimi proszkami na szyjach, w których jest pukiel włosa ukochanego, co poszedł na powstanie i oczywiście jak po powstaniach polskich nie wrócił. No ale powiedzmy, to by mogło też brzmieć trochę naciągane, tak sądzę. Więc kiedy dostaje się taką porcję prawdy, czy jakichś takich zdarzeń, które wydarzyły się naprawdę właśnie takich typowych z gazety, doniesień, to mówiąc szczerze, trudno byłoby po pierwsze dopominać, a po drugie napisać to w taki poważny sposób, bo to jest tak absurdalne, że właściwie jest historią gotową.
gotową samą w sobie. I to jest to. Potem pytałaś się, nie tak podobało, że sobie nie do końca tam funkcjonowały. Potem było to ostatnie twoje pytanie. Nie było, tego drugiego pytania nie pamiętam. Pytanie, to zdaje się, że sobie się coś zapaliło w głowie. Natomiast tak. Generalnie moje pytanie brzmiało o ulubioną bohaterkę. Prawda? O ulubioną bohaterkę. No Jolanta Brzeska jest moją taką bohaterką, ale nie literacką. Natomiast jeśli chodzi o literatki, teraz mi się wszystko przypomniało, to z tej czwórki wybieram Halinę chyba, która jest najbardziej tutaj taką postacią pierwszoplanową i jest najbardziej gdzieś zlepiona z różnych moich koleżanek bliskich, które znam i które, i nawet jedna z nich, jedną z nich nazywam Haliną, chociaż się wcale tak nie nazywa, i jest dla mnie takim właśnie przykładem strasznie energicznej dziewczyny, typ, który bardzo lubię, która weźmie sprawę w swoje ręce, jest taka szalona, która robi wokół siebie takie zamieszanie i chaos, ale dopóki się nie trzeba z nią czegoś zrobić, to wszystko jest bardzo romantyczne i słodkie. Więc myślę, że Halina jest tutaj też może dlatego, że w niej jakby trochę poigrałam z kolejnym stereotypem matki, to znaczy nie to, że w 80 się bije, to jeszcze potem rodzi dziecko, nie kończy swojej pracy, że tak się wyrażę, i wiele osób mówiło, że to jest niemożliwe, to znaczy nie mieli problemu na przykład z przemocą, która się leje z tej książki, niezależnie od tego, czy ona jest po coś, czy nie, zupełnie nie mieli z tym problemu, może dlatego, że w współczesnych czasach naprawdę nas jakoś chyba łóżka przemoc nie wzrusza, ale dużo osób miało problem z tym, że Halina jakby nie poświęca siebie i swoich specyficznych zainteresowań na rzecz macierzyństwa, tylko że jakby ma dziecko, ale mimo wszystko cały czas gdzieś pracuje na pełnych obrotach i mówię, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby kobieta, żeby matka, żeby w niej się nie odezwał. Nie mówię, że Halina go nie ma, natomiast on jest tutaj drugorzędny. Znaczy nie buduje postaci matki, gdzie domeną jej jest instynkt macierzyński. Jest matka kobieta, matka bohaterka, literacka, może bohaterka też przez duże by. Natomiast ten instynkt macierzyński nie jest dominantą w jej wyborach życiowych. I też czasem się ten brzuch do niej odzywa. Tak, to się muszę do niej odzywa się również z tego brzucha jej zmarły narzeczony. 2, 3, 5, 10, 15. Nie, miały być 4, bo to rzeczywiście lubiłam wyobrażać sobie, tak jak jest to zwykle w estetyce hip-hopowych teledysków, że jest jeden czy tam dwóch, co rapują na przodzie, a z tyłu taka po prostu wielka, niezwykła fala kolesi z osiedla, którzy jakby co, to po prostu skoczą w ogień. I to jest taki, może to zabrzmi trochę dziwnie, takie porównanie, ale to mi trochę właśnie te wszystkie powstanie, to takie motywy, że tak właśnie on na barykady i za nim cała tutaj, cały oddział poleci chłopaków, bo po prostu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest ta romantyczna, jakieś takie też romantyczne zakusy wspólnotowe, które o ile w kwestii militarnej, czy takiej właśnie bunki się może sprawdzają, nie wiem tego, o tyle ta wspólnota w życiu codziennym typu a weźmy teraz się i po prostu posprzątajmy nasze podwórko, kamienice, to tak już tak niekoniecznie działa. Tylko jest problem z tym, żeby zazwyczaj jest tak, że właśnie wystąpuje ten pierwszy z grabkami i mówi, że nie wiem, posprzątać trawnik z psich pup i odgląda się, ale za nim nie ma tej fali ludzi za bardzo. To jak byśmy sobie powiedzieli, może macie Państwo jakieś pytania do autorki, może chcecie się czegoś dowiedzieć albo powiedzieć, co myślicie o temacie przez autorkę podjętym w książce, albo nie wiem, proszę, zachęcam do. Ja chciałam zapytać o ulubioną bohaterkę literacką w ogóle. W ogóle? W ogóle. Nie u Pani. W książce już, tylko taką swoją własną. Przeczytaną, nie napisaną. Tak. Tak, tak. Czy jest ktoś taki? Chyba nie mają pytanie, tylko się zastanawiam. Chyba Pippi Langstrumpf. Mam wrażenie, że po pierwsze, oczywiście zawsze chciałabym być jak Pippi Langstrumpf, ale mi się to nie uda, bo jestem zbyt po prostu mało odważna. Natomiast mam wrażenie, że
powinna powstać taka bohaterka dla dorosłych. Trochę znowu Szwecja, która nas ratuje w wielu sprawach, stworzyła właściwie autor Millennium stworzył nam Lisbeth, która jest w pewnym sensie taką szwedzką Pippi po przejściach, z którą mogą utożsamiać się kobiety niekoniecznie, a niekoniecznie dziewczynki. Natomiast brakuje mi takich postaci w polskiej literaturze. Znaczy mam wrażenie, że ja wychowywana na książkach również polskich autorów, autorek głównie dla dziewcząt, tak zwanej takiej młodzieżowej prozy, no to tam niewiele ich jest. Zawsze lubiłam Gabrysię z Jerzycjady, ale jak wiemy, ta Jerzycjada zjeżdża w jakieś rejony kompletnie, powiedziałabym, nieemancypacyjne. W związku z tym trudno mi było się nawet taką Gabrysią gdzieś w pewnym momencie utożsamić, szczególnie w jej późniejszych życiowych wyborach. A ta Pippi po prostu cały czas trzymała fason. Naprawdę nie zawiodłam się na tej postaci. I myślę, że... Może dlatego, że nigdy nie dorosła tak, że tak te książki, wiesz, to... To jest taki, ale to nie jest odpowiednik żeński, odpowiednik Piotrusia Pana, który po prostu woli zabawy niż wzięcie odpowiedzialności za swoje dorosłe życie. Ja myślę, że ona w ogóle gdzieś była poza tymi kategoriami dorosłego i dziecka. I trochę też tak podobnie jest z niektórymi bohaterami Muminków, którzy w ogóle, wydaje mi się, że to nie jest książka dla dzieci, ale też nawet ta mała Mi, ona jest oczywiście taką złośnicą. Takim skrzyżowaniem buntu dwulatka z, nie wiem, buntem gimnazjalisty, ale czy ona jest taka mała? Nie wiem, myślę, że jest już po prostu bardzo starą kobietą, która może sobie na wszystko pozwolić. Czyli mała Mi. Tak, ale to są niedoszczepione. A ty pytałaś jeszcze Rania córka z Budynka? Tak, nie no, oczywiście, ja nie wiem, co się w niej działo, ale naprawdę serwowała fantastyczne rzeczy. Ja myślę, że od Roni to tak naprawdę powstała Merida, ale od Roni to się wzięły te wszystkie silne postaci kobiece w serialu Gra o Tron. To jest cały czas po prostu ta taka linia dzikich dziewcząt z rozwianym włosem, które zamiast w korsecie wolą strzelać z łuku. Z nagłą piersią. Właśnie, że nie. Nie, nie. Żeby to jest... patować jako taką nagłą, tak. Wydaje szalenie. Mi się, że to było szalenie niepraktyczne, tak się... Nie. No, to była taka analiza Malianion w książce Kobiety i duch inności w rozdziale Rewolucja jest kobietą, który mnie odpoczywał, bo myślałam sobie, och, tak, jest kobietą. Po czym przyszła analiza różnych tam, po prostu wolność wiodąca na barykady właśnie z tymi cyckami na wierzchu i no, konstatacja była jedna, ale tak, ale po co? Znaczy, no, to niepraktyczne i bez sensu. Dobrze, to słucham jeszcze jakiś, słuchamy. A ja tutaj wspaniale miałam wrażenie, że to jest, gdzie jest to pierwszowieczne losy dziewcząt znowodnych. To jest tak, jakby one się zmieniły przez te dziesiątki lat. Trochę o nich myślałam sobie, bo bardzo lubię książkę Woli i wydawało, i nawet gdzieś nawiązałam bezpośrednio w tekście do tak dziewcząt. Tak, gdzie nasz bohaterek się zastanawiamy. Tak, gdzie te dziewczęta z Nowolipek, nawet niekoniecznie tak jak to było w przypadku bohaterek, gdzieś z biednej dzielnicy, z jakimiś aspiracjami, tylko nie, właśnie takie dziewczęta z Nowolipek klasa średnia, gdzie owszem, jakby mają już tą kąt, tak, ale kupiony we frankach na 30 lat, że mają możliwość pracy i edukacji, ale cóż z tego, skoro ma umowę tak zwaną śmieciową, bez wizji ZUS-u i tam czegokolwiek, czy emerytury na przykład. I to jest pytanie też o to, na ile zmieniła się, no nie wiem, scenografia naszego życia, tak, realia zewnętrzne, na ile my się zmieniłyśmy same jako kobiety, mężczyźni też po prostu jako ludzie gdzieś wewnątrz, a na ile tutaj się nasze wewnętrzne zmiany i być może też emancypacja, no na pewno, jak się widzą w zetknięciu z tą rzeczywistością i tymi realiami. No widzą się, myślę, źle. Przychodzi mi też do głowy taka refleksja związana właśnie z tym porównaniem tej
męskiej, że tak powiem, gwałtowności, prawda? I tego, że się nie spodziewamy tego w wydaniu kobiecym. Nie jestem w temacie, że tak powiem, dogłębnie, natomiast obija mi się o uszy na przykład takie stwierdzenie, że w szkołach w tym momencie spotyka się dużo więcej takiej właśnie gwałtowności i właśnie ze strony grup dziewczęcych niż ze strony grup chłopców i że to jest jakieś takie wyraźna tendencja, że właśnie tworzą się dziewczęce gangi, które potrafią być bardzo, bardzo drastyczne, że tak powiem, w swoich działaniach. No. I właśnie nie wiem, czy to jest znak czasu, czy to jest też tak samo takie jakby też hasło, że kobiety, młode kobiety, dziewczyny stają się coraz silniejsze, że tak powiem, i coraz bardziej odważne i w swoich działaniach, w swoich dążeniach. No więc może stąd by była też ta książka. Tak, znaczy dbałam o to, żeby z książki nie powstał reportaż społeczny nadawany po 22 o przemocy wśród dziewcząt w gimnazjum. Dlatego też te bohaterki są starsze, ale z drugiej strony przypomina mi się, pisałam tekst o kobiecych ustawkach, znaczy chciałam zobaczyć, na ile te ustawki kibolskie, faceckie są takie same jak ustawki kobiece, które istnieją. I rzeczywiście natrafiłam na kilka przynajmniej tych oczywiście, tych takich, które gdzieś trafiły do mediów, no bo o trzy czwartych to my w ogóle nie wiemy. Natomiast skala przemocy była ta sama, to znaczy tam jedna z tych ustawek została, znaczy policja nie dopuściła do niej, w każdym bądź razie złapali dziewczyny jakby na gorącym uczynku i one były uzbrojone w to, w co są zwykle uzbrojeni faceci, chociaż tam jest trochę inaczej, bo dziewczyny miały siekiery, kije, no takie naprawdę ciężki kaliber, no a przecież głównie ustawki te męskie są też takie, że się bijemy na tak zwane gołe kraty, to znaczy niehonorowe jest sięgnąć w pewnym momencie do kieszeni po nóż. Więc tam są trochę inne zasady, a już nie ma tutaj co robić antropologii ustawek, ale to, co mnie przeraziło, znaczy przeraziło, no tak, jakby przeraża tak jak każdego człowieka, po prostu skala takiej niesamowitej przemocy i oczywiście uruchomienia wyobraźni, co by się stało, gdyby ta ustawka doszła do skutku. Dziewczyny by się pozabijały siekierami, a to było kilka lat temu, naprawdę. Niebieskie wesele w latach 60. Więc to oczywiście to są takie cały czas pytania. Z drugiej strony ja nie bałam się też tej przemocy tutaj, to znaczy gdzieś nią epatowałam. Oczywiście teraz jakby to już do czytelników, czytelników należy, jak sobie to zinterpretują, czy dalej to będzie jakaś gloryfikacja tej przemocy, czy zobaczą, że tak naprawdę to wszystko jest zupełnie w innym kierunku idzie i tak naprawdę przez pokazanie jej widać też ten bezsens. Może nie tyle walki kobiet, które przedstawiłam, ale właśnie sposobu tej walki. To jest myślę, że bardzo otwarte pytanie, bo czasem łapiemy się na tym, że kibicujemy jednej z bohaterek i się tak emocjonujemy, a potem mamy humanistyczną refleksję, ale przemoc jest zła. Ale jest takie świetne, że ona mu to paliła, ale to jest bardzo złe. Że jest taki dualizm między tak było, tym, jak my to. Tak, było. Tak, jak my to odbieramy. Natomiast ta przemoc myślę, że jest i tu, nie wiem, czy ona jest teraz bardziej rozbudowana. Myślę, że teraz, jeżeli już mielibyśmy pokusić się jakieś porównanie przeszłości i teraźniejszości, jeśli chodzi o przemoc, to ta przemoc psychiczna myślę, że jest bardziej teraz gdzieś nakręcona między innymi przez internet i możliwość nagrania kogoś komórką i wrzucenia tego na przykład na portal społecznościowy. Ale ja chciałabym jeszcze na temat właśnie tej wypowiedzi, że to jest kwestia czytelnika, jak on sobie zinterpretuje ten natłok przemocy, nawał przemocy, jaki jest rzeczywiście w twojej książce.
to jest bardzo takie przewrotne, gdzieś jest rzeczywiście cały czas ten dystans, ponieważ z jednej strony te bohaterki faktycznie tam mówią językiem naprawdę nie bawczkując się specjalnie, tam przekleństwa rzeczywiście jest sporo ostrych słów, no bez przesady może, nie za dużo, ale tak mało też nie jest. Natomiast właśnie te dzielne panny, one w pewnym momencie, tam jedna z nich przychodzi obok jakiegoś miejsca, tam nie wiem, czy na Ochocie, czy freski jakieś zauważa, prawda? Czy jej ulubiony fresk gdzieś tam jest taki? Gdzieś w każdym razie te bohaterki też całkiem nieźle poruszają się, jak się okazuje, po na przykład dziedzinie historii sztuki, tak? I to generalnie mają naprawdę sporą świadomość kulturową, co generalnie jak tak idę sobie Pragą i widzę takie dziewczyny, to myślę sobie, że może to jest jedna z bohaterek z drugich mówników, ale może niekoniecznie tak w 100%. Więc cały czas jednak jest taki rodzaj dystansu, który pokazuje, że no, jest jakiś rodzaj umowności w tych bohaterach. Każdy jest po prostu naturalizm, gdzie te dziewczyny tam właśnie. No jest rodzaj dowcipu, przewrotności językowej. No, jest ta konwencja literacka, prawda? Jakby czujemy to. Dzięki temu możemy się też bawić jako no niekoniecznie te praskie dziewczyny, tylko też pewnie ludzie z jakąś tam z pewnym zapleczem. Ja myślę, że chciałam się zapytać, czy to jest w ogóle trudne formalnie dla pisarza, takie balansowanie jednak, to znaczy pozostawanie na poziomie swojej świadomości, wydobywanie z tego potrzebnych rzeczy do książki, a jednocześnie cały czas jednak twarde trzymanie się bohaterki z krwi i kości, czyli w tym przypadku tej naturalistycznej dziewczyny, co tam przeprowadza akcję sobie tu ostre. Mam wrażenie, że w ogóle pisanie nie należy do jakichś najłatwiejszych czynności, z tego względu, że się siedzi cały czas, można się ewentualnie położyć przez longu, ale jest niewygodnie i po prostu bolą bardzo plecy. To jest praca fizyczna. Natomiast jeśli chodzi o konstruowanie fabuły, myślę, że nie, że dobrze jest zadać sobie pytanie, nie tylko jeśli chodzi o całą opowieść, ale również poszczególnych bohaterów, bohaterki, do czego one mają zaprowadzić. Niektóre książki bardzo bezpośrednio i szczegółowo zarazem nakreślają nam postaci bohaterów, bohaterek, wygląd zewnętrzny, cała konstrukcja psychologiczna, przeszłość, teraźniejszość, a może i przyszłość. Tu jest to zarysowane, co nie znaczy, że tego nie ma. Są też sposoby na pokazanie bohaterów przez pryzmat tego, w jakim środowisku się obracają, w jaką formę narracji wybierzemy i tak dalej. Natomiast w przypadku Cwaniar myślę, że prowadziło mnie tempo chodzenia po mieście. I czasem jest tak, że się spiesząc zauważy jakiś fresk czy pomnik, ale to jest taki szybki rzut oka i pójście dalej w swoją stronę, do celu. I trochę też takie tempo ma ta książka, myślę. Nawet jeżeli one gdzieś odpoczywają, to jest to odpoczynek miejski, czyli dobra, ile mamy na odpoczynek? 20 minut, okej, wysiadamy. To znaczy, to nie ma jakiegoś takiego, a teraz usiadła na werandzie i wsłuchała się w szczebiot ptaków i szum liści na drzewach. Nie ma tego. Znaczy, tutaj cały czas jest jakiś taki, jak to w miejscu, taki wewnętrzny podkurz, że nie wiadomo, gdzie się spieszymy, ale się na pewno bardzo spieszymy właśnie w tym momencie. I czasem się przez ten rytm taki dość szybki gubi pewne rzeczy, ale pewne się widzi o wiele bardziej, bo wszystkie zmysły są, myślę, że bardziej uwrażliwione w mieście, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. To jest trochę tak jak takie małe dzikie zwierzątko, co się nagle znajdzie blisko jezdni. Po prostu musi bardzo całym sobą uważać. Teraz to myślę, że jako taki czasami przynajmniej erzak przyrody i relaksu. To znaczy, to jest chyba to, o czym mówiliśmy na początku, że można sobie jakoś tak umościć gniazdko bardzo lokalnie i się w tym dużym mieście metropolii znaleźć. Natomiast wtedy trzeba sobie robić jakieś takie inscenizacje różnych funkcji życiowych i inscenizacji naszych różnych potrzeb. Być może, że ta dżungla właśnie daje się ułaskawić. Ale trzeba być cwaniakiem, czy cwaniarą, tak? Ja myślę, że tak, bo w mieście albo ludzie żyją i strasznie marudzą, albo szczególnie ci, co przyjadą do dużego miasta, bo Jezus Maria, takie korki, brudno, wy się tak ciągle spieszycie,
20 minut jechałam autobusem, a 5 powinnam jechać. No i takie te wszystkie, albo i te mój ulubiony, Boże, jak to brzydko. To Warszawy oczywiście. Ja jako przewodniczka jestem oburzona wtedy. Ale albo się po prostu siedzi jak i łopa i marudzi, no albo się to miasto bierze po prostu na siebie z dobrodziejstwem inwentarza. Owszem, jest brudno i głośno i bywa brzydko, ale jednakowoż mamy duży uniwersytet. I syrenkę. Więc to raczej chodzi o sposób podejścia, bo jeżeli to jest sposób podejścia życiowy, nie chcę uprawiać teraz psychologii kanapowej, no ale to z miastem jak z życiem, no. Jak z dzieckiem, jak z facetem, jak z jakimś problemem, który się pojawia. No po prostu albo się siedzi i się gada, albo się to coś się z tym robi. Czasem nie można nic zrobić, no to się wtedy właśnie wyprowadza na wieś. Ale jeżeli się chce zostać w mieście, no to po prostu trzeba zaniakować, no bo jak inaczej? Nas oszukają za chwilę. Trzeba oswoić, że miasto. Tak, ale myślę, że to jest dość łatwe. To znaczy, możemy sobie teraz przypomnieć, jak wyjeżdżamy gdzieś do innych miast jako osoby spoza. Na przykład bardzo często nie wiemy, gdzie tam są tak zwane bezpieczne i niebezpieczne rejony. W naszej miejscu to dobrze, nie wiem, po zmroku to w tym parku nie za bardzo, bo tutaj stoją na rogu i piją. A w mieście obcym, jak nam nikt nie powie, ej słuchaj, lepiej tam nie chodź, to po prostu widzimy, jak te lebiegi, nawet nie mamy takiej jakiejś świadomości, że coś tam jest nie tak. I nagle odkrywamy zupełnie inną płaszczyznę. Ale żeby odnaleźć się w tym nowym miejscu, czy nowym mieście, to myślę, że bardzo często takim zabiegiem, który nas oswaja z nim, to jest szukanie punktów wspólnych z naszym miastem, które znamy. To jest sławny kazus Mirona Białoszewskiego, który wyjechał do Ameryki i po prostu patrzył, że tą miejscowość to wygląda jak sieradz nasz. A ta ulica w Nowym Jorku, jak Marszałkowska zupełnie. Ty cały czas żył, oczywiście to wynikało też z niesamowitego przywiązania do Warszawy, ale to jest cały czas gdzieś odnajdywanie tych punktów wspólnych, nie po to, żeby się... No, McDonald'y tak są budowane, no, po prostu, że na całym świecie jest tak samo, w tych barach mniej więcej. I znaczy, coś w tym jest, tak? To znaczy, musimy czuć się jak tam nawet... jeżeli w danym miejscu jesteśmy po raz pierwszy. Czyli bezpiecznie? No nie, chyba bym oszalała, tym tak się było. Traciłabym zmysły, znaczy stępiłabym je, wyłączyłam, tak nie można. Natomiast oczywiście w tych rejonach oswojonych trochę tak już czuję się bezpiecznie oczywiście. Z pierwowzorem, takim głównym w postaci Haliny, Haliną właśnie, jakiś czas temu, znaczy jeszcze, to jeszcze była poprzednia wiosna, mieszkamy na Starym Mokotowie, blisko centrum, więc jest taka trochę nobliwa ulica, dzielnica, trochę taka hipsterska, nie wiadomo co. I umówiłam się z nią i z naszymi dziećmi, że pójdziemy na lody i ona wyszła z takiej ładnej starej kamienicy na ulicy Narbutta w klapkach, w takiej jakby sukience, co można by ją nazwać podomką. I farbowała sobie włosy, więc założyła tylko ręcznik i tak poszłyśmy na ulicę Puławską. To jest taki kazus małego miasteczka, to się właśnie siedzi w szlafroku przed wejściem i się gada. I to jakby nie ma w tym nic niesamowitego, ale z drugiej strony jak na nią patrzyłam i my siedzimy na tej wielkomiejskiej po prostu ulicy, gdzie tam wszyscy się lansują w tej wersji i piją latę z papierowego kubeczka, a my tak siedzimy w tych klapeczkach z henną, która tutaj jej tam farbuje już pół twarzy, to jest taki motyw, że właściwie tak się czujemy, no to po miasteczku, nasze miasteczko Mokotów. Tak się właściwie mają tę swoją rzeczywistość, potrafią się tak czuć właściwie na każdej ulicy warszawskiej. No tak, inaczej to by człowiek zwariował. No, czyli jednak to oswojanie jest. Ale czy ja mogę mieć uwagę? Bo ja akurat też jakby mam porównanie dużego miasta, jakim jest Warszawa i małego miasta, jakim są Suwałki. I może w Warszawie coś takiego można zrobić, ale w Suwałkach raczej takich rzeczy nie da się robić. Absolutnie. Ale czemu więc to wcale nie jest kazus małego miasteczka. Byś tą farbą nie. Tak? Nie, ja... Nie, ale naprawdę, bo coś takiego jest i to jest... parę razy mówiłam o takiej dosyć ciekawej historii, gdzie
po przyjeździe do Suwałk, jakimś krótkim okresie po, poszliśmy do kina. Kino o wdzięcznej nazwie Bałtyk, bardzo, bardzo ciekawy. I właśnie, no pamiętam, jeszcze nie ma tego filmu i wchodzi para młodych ludzi, którzy wchodzą w dym o filcach. No. I w jednej chwili powiedzieliśmy, oni nie są Suwałkowie. Warszawiacy? Po prostu, tak, chyba warszawiacy. No. Nie oczywiście w Warszawie. Bo my mieszkając w Warszawie, wyobrażamy sobie, że właśnie takie zachowanie to jest takie mało miasteczkowe. Ale nie, w Suwałkach nikt do kina nie pójdzie w Umowicach albo w Plawkach. Tylko się ubierze. Nie, to u nas też się ubiorą tak, jakby wyglądało, jakby przed chwilą wyszli stąd prysznica, tylko oczywiście to jest bardzo mocno wystylizowane. Tak. O, ja to było widać. Niby tam dres, ale dres za 300 zł. Tak, gumofilce też pewnie koło 1000 kosztowało. Natomiast nie, ja mówię o takim, że ja przyrównałam to do małego miasteczka, ale wręcz wsi, to znaczy małym wsi, no takiego na pewno małego miasteczka, tak, że jest ryneczek, kółko PKS zrobi, jest kościół i do widzenia Państwu, na tym się kończy całe miasteczko. I tam rzeczywiście, no jak się jedzie, to już jest ten luz, no taki niesmakowany, ale używając tego przykładu z farbowaniem włosów i klapkami, to raczej mi chodziło o taki pewnego rodzaju luz, jak się dużo mówi o tej Warszawce, że jest taka napinka i ci styliści fryzur, którzy grasują w różnych miejscach, ale można gdzieś w ogóle poza tym być. Naprawdę, ale ale to jest wspaniałe też dla mnie właśnie w Warszawie, że jakoś wszystko ze sobą bezpośrednio sąsiaduje. To znaczy, że jest miejsce na jedno i na drugie. Na stylistę, który pije w tej samej knajpie tę samą kawę albo inną kawę, z tego samego, z podobnego kubeczka z dziewczyną, która tutaj coś cieknie po twarzy i jakby, bo się farbuje. I jakby nikogo to specjalnie też nie dziwi. Znaczy, no może spojrzałabym, co jej tam zalewa, czy to przypadkiem nie jest krew. Tak. Czy nie potrzebuje mojej pomocy, ale jakby na tym poziomie mojej konstatacji by się gdzieś tam skończył ingerencji w tę rzeczywistość. Natomiast mi się wydaje, proszę Państwa, że jednak może byśmy spróbowali taką mamy śmiałą propozycję właśnie, że ja jakoś tak chyba będę próbować. Mieszkam tu po 24 latach pierwszy raz od 2,5 miesiąca, czy już teraz 3 miesiące. I wydaje mi się, że to jest kwestia też takiej trochę dyskusji z samym sobą, tak? Na ile my możemy wyjść w tych klapkach i z tym ręcznikiem na głowie. Oczywiście nie namawiam, żeby się wszystkie kobiety, jak tu jesteśmy, nie, z ręcznikami na głowę. Ale to chodzi tylko o to, jak bardzo czujemy się u siebie. W swoim mieście. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest ten problem właśnie. Na ile się czujemy u siebie, na ile to, czy pani się tam wychyli i coś krzyknie, na ile te spojrzenia i ludzi nas po prostu nie tyle nie obchodzą, co po prostu są jakby integralną częścią, tak? Jakby patrzą, ale ja jestem u siebie, to jest moje miejsce. Mam prawo mieć w ręczniku na głowie, nikomu nie robi żadnej krzywdy, jeżeli tylko mam na to ochotę. I myślę, że takie przesuwanie trochę granic świadomości jest fajną sprawą. Ja bym do tego zachęcała, może nie od razu na jakąś olbrzymią skalę, ale to jest taka zabawa ze sobą, tak? Zabawa ze sobą i ze światem nas otaczającym. Na ile sobie pozwalamy, tak? Właśnie na ile pozwalamy sobie się poczuć dobrze w miejscu, w którym żyjemy. Ale tutaj w takich mniejszych miejscowościach, już nie mówię, że jak Suwałki, ale jak Sejm chociażby, mniej wygodnie niż w Warszawie, gdzie wszystko jest blisko, gdzie można każdy sklep i każdą rzecz, która tylko na gwizdnięcie jest. Więc w Warszawie jest wygodniej, ale Warszawa jest nieprzyjazna. A tutaj jest inaczej. Tutaj stosunki między zwykłymi ludźmi w banku, na poczcie, w sklepie są zupełnie inne niż w tych sklepach w pocztach warszawskich. Jest przyjazne. Ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo zdziwiłam, bo ja mam bardzo, bardzo dobre doświadczenia właśnie z rozmów z... Tam się tworzy jednak takie mikroświaty. No ja na przykład na Powiślu miałam zaprzyjaźnionych ileś pań w sklepie, które pytały, o, dzisiaj pani bez córki, a gdzie córka? Na przykład, no jakby znaliśmy się wszyscy dobrze, także to też jest, mówię, wszystko jest taką kwestią dość, znaczy jestem generalnie też przeciwniczką myślenia takiego właśnie stereotypowego pod tytułem, a Warszawa jest nieprzyjazna, bo ja akurat wręcz przeciwnie, spotkałam się z całym mnóstwem przyjaznych też 10 ludzi. Lat mam w Warszawie, więc no każdy ma jakieś tam swoje doświadczenia, prawda, jasne. A w jakiej dzielnicy pani mieszka? Na Wodzie.
A, to tam niebezpiecznie jest tak naprawdę. To może dlatego. Tak, a ja naprawdę. No właśnie, właśnie ta dziewczyna z Nowolipek, to moja ulica. No tak, ja nie wiem, czy obecni tutaj panowie na sali w liczbie niewielkiej, ale spodziewałam się tego, że tak będzie. Byli, ale właśnie wyszli, a teraz mam takie pytanie, czy jak panowie w ogóle odbierają temat cwaniar i z jakimi emocjami? Czy któryś z panów się odezwie? Czy ktoś z panów się utożsamił z bohaterką, jeśli tak to było? Nie, ale to jest takie śmiechy chichy, ale tak naprawdę my jako kobiety najczęściej się musiałyśmy utożsamiać z męskimi bohaterami. Że może być też odwrotnie, skoro nam się udało wielokrotnie utożsamić z domem. Właśnie chciałam zapytać o adresata, bo oczywiście kobiety, ale czy mówi się o literaturze kobiecej, ale są mężczyźni, którzy też to czytają? Tak jest. Da się? Oni mówią, że tak. Tak, bo wychodzą poza taki stereotyp patrzenia, że no tak, jak feministka i bicie tutaj na pewno bicie facetów, a dlaczego? No bo są facetami. Gdzieś widzą głębiej te problemy, które tutaj są, a przez to, że jest w dużej mierze też, tak mi się wydaje, książka o śmierci, o braku i o próbie gdzieś tam poradzenia sobie z tą sytuacją, to mam wrażenie, że akurat na tym poziomie książka może być odbierana, odczytywana bardziej uniwersalnie. Nie wiem jeszcze, ponieważ jestem posłowie pierwszym z wydawnictwem Czarne, jeśli chodzi o taki reportaż parahistoryczny, ale to wszystko grubym mieliśmy tutaj, czy nie wiadomo, co to będzie, na temat historii polskiego radia, szczególnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w kontekście rozwoju Warszawy. Bo radiofonia jest czymś, o czym zapominamy, ale w dwudziestoleciu międzywojennym naprawdę wyszliśmy przez szereg, jeśli chodzi o rozwój radia. I było to medium, w którym pokładano wiele nadziei, ale które przez długi czas było traktowane niepoważnie, trochę tak jak telewizja na początku, ale z nią jest zupełnie inna historia. A myślę, że radiofonia była też bardzo kulturotwórcza w tym początkowym okresie. Zresztą teraz, jak się przyłączymy na odpowiednie kanały, nie szczekających DJ-ów, to też coś z tego będziemy mieć, ale szczególnie właśnie przed wojną tam naprawdę działy się niesamowite rzeczy i nazwiska, które współpracowały z Polskim Radiem, do tej pory robią wrażenie i wiele z tej tradycji Polskiego Radia zostało teraz oczywiście, no, począwszy od sławnej afery z Hajnałem, z Jerzym Mariackim, który teraz jest grany w skróconej wersji po Zabugo, no po takie rzeczy, które jakby są pokłosiem też tego, jak patrzę teraz na media i w ogóle na przekaz dla ludzi, ale to jest coś, co mnie bardzo fascynuje i tylko to jest jakiś taki monument, więc ja nie wiem, czy mi starczy sił, żeby się wziąć za bary z tym tematem, ale na pewno coś z tego powstanie większego czy mniejszego, że teraz myślę. Mhm. Ale to nie będzie tak, że wybitny kobiety w historii polskiego radia, tylko nie, ale niestety radiofon nie wymyśli. Ale wiesz, Kopernik też była kobietą przecież. Ale jak się uprę, to... Dobrze. Bardzo Państwu dziękujemy. Myślę, że to jest taki zaczyn tutaj Sylwia nam ze swoim przybyciem zrobiła do innych rozmów o literaturze z innymi autorami. Oczywiście z radiem, z pozycją radiową też tutaj mówię, dzieje nas odwiedzisz. Jakiś termin z wami Czarne dostałaś? Nie, byłeś dyskretni. Dyskretni. O, to coś nowego. Dobrze, bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A kto jeszcze tej książki nie ma, to serdecznie zapraszamy. To można kupić ze zniżką w porównaniu do ceny entykowej. I oczywiście autorka cała podpisy. Tak, jest. Autorka jest ciekawa. Nie wiem, nie wiem.